W każdej kadencji samorządu odbywają się dziesiątki referendów, które przez zaporowy próg wyborczy ostatecznie okazują się nieważne. Niestety nieważne referendum kosztuje podatników dokładnie tyle samo pieniędzy publicznych, ile to, w którym udałoby się podjąć wiążącą decyzję. W 2015 roku referendum rozpisane na wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego kosztowało ponad 70 milionów złotych. Przez źle sformułowane pytania i niechęć klasy publicznej do bezpośredniej decyzji skończyło się frekwencyjną klapą. Co zrobić, by referenda były skuteczne, władza obywateli realna, a koszty niższe? Te problemy rozwiązuje dzień referendalny. To pomysł, zgodnie z którym różne referenda Ogólnopolskie i lokalne, z inicjatywy obywateli i z woli rządzących, odbywają się raz w roku, w tym samym czasie tego samego dnia. Dzięki temu paleta spraw jest szersza, koszty niższe, a frekwencja wyższa. W roku, w którym odbywają się wybory do Sejmu, Parlamentu Europejskiego albo samorządowe, dzień referendalny mógłby być zarządzany razem z nimi. Tak jest w USA, gdzie Amerykanie za jednym zamachem głosują w referendach stanowych, na poziomie hrabstwa i w wyborach prezydenckich, lokalnych, a nawet wybierają sędziego, szefa Urzędu Skarbowego i Radę Oświaty. To wszystko na jednej karcie do głosowania, jednego dnia, w jednym punkcie. W roku, w którym nie ma wyborów, dzień referendalny mógłby odbywać się na przykład 11 listopada albo w niedzielę między 27 maja a 4 czerwca pomiędzy rocznicami pierwszych prawdziwie wolnych wyborów samorządowych w 1990 roku a rocznicą wyborów w roku 1989 to byłoby prawdziwe święto demokracji. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj lub bezpośrednio.pl na YouTube i obserwuj nas w pozostałych mediach społecznościowych.